kolejnym filmiku. Dzisiaj inspiracje i gadżety wyjątkowo nazbierało mi się trochę rzeczy, o których chciałam Wam opowiedzieć, dlatego film powstaje. I zaczniemy może właśnie od gadżetów. Pierwszym gadżetem, który chciałabym tutaj wyróżnić, to jest coś, co już widzieliście zarówno na moim kanale, jak i na moim Instagramie, czyli mój słodki, przeuroczy dyfuzor. Znaczy ja go tak nazywam, to jest nawilżacz powietrza, ultrasoniczny i tak dalej. Ja go może nie używam jakoś bardzo, bardzo dużo, dlatego że sobie tak trochę wymieniam. Czasem używam świec, a czasem właśnie jego z różnymi olejkami. Natomiast on sprawia mi na tyle radość, bo jest po pierwsze uroczy, po drugie zmienia kolory i świeci się wszystkimi kolorami tęczy. Domka nie reaguje na niego źle, bo słyszałam, że ponieważ on jest ultrasoniczny, to koty coś tam mogą, jakieś tam. Absolutnie jej jest wszystko jedno. Ona jest z tych, które mają wylane na takie tematy. Tak więc naprawdę super sprawa. Ja go Wam oczywiście po raz kolejny podlinkuję. On jest z AliExpress dla przypomnienia i kosztował mnie jakieś około 40 zł, a jest naprawdę przeuroczy. Oczywiście to nie jest jakieś nie wiadomo jak ciężkie i w ogóle, to jest zwykły plastik, więc jak nim rzucicie o ziemię, to może się potrzaskać. Ale to nie jest rzecz do rzucania o ziemię, umówmy się, tak więc to powinno stać w jednym miejscu i nic się tam dziać nie powinno. Drugi gadżet, który tak naprawdę trochę pojawia się tutaj rzutem na taśmę, dlatego że mam go od niedawna, ale na tyle mi się spodobał i na tyle go polubiłam i też jak pokazałam go na swoim Insta Stories, to wywołał dosyć duże nie zamieszanie, ale zainteresowanie, że postanowiłam Wam o nim opowiedzieć i chodzi tutaj o mojego smartwatcha. To jest zegarek marki Fossil, który właśnie jest smartwatchem, jest on kompatybilny zarówno z telefonami z Androidem, jak i z iOS, czyli z iPhone'ami. I ja nigdy nie miałam jakiejś takiej dużej potrzeby posiadania smartwatcha, ale też głównie dlatego, że po prostu te smartwatche mi się nie podobały. Ja jednak wolę, jeżeli chodzi o zegarki, taki bardziej oficjalny styl, nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Nie posiadam w zasadzie żadnych zegarków takich stricte sportowych na chwilę obecną. Tak więc wszystko to, co było oferowane, dla mnie nawet Apple Watch po pierwsze był masakrycznie drogi, a po drugie wyglądał zbyt sportowo. Natomiast byłam u Agnieszki Unaski spontanicznie w jeden weekend właśnie w styczniu i ona zabrała mnie do takiego centrum handlowego, jeżeli tak to mogę nazwać. Tam są w ogóle same takie marki wyższe, że się tak wyrażę. Znaczy same, w większości, bo tam Prada, Gucci, wszystko, Victoria Beckham na przykład. No ale jest też sklep Fossila i oni tam mieli te zegarki w cenie naprawdę bardzo, bardzo dobrej. No i też to nie jest ta wersja taka nówka, sztuka, nieśmigana, chociaż on tak wygląda i jak dla mnie tak działa, tylko to jest ta wersja, która się nazywa refurbished. Ale mam nadzieję, że zainteresowani wiedzą o co chodzi, że one są tam w jakiś sposób odnawiane, czy nie wiem, nie wnikam. On kosztował 130 funtów, to wyszło na polskie, to nie wiem, czy 650 zł, jakoś tak powiedzmy, już nie pamiętam w tym momencie dokładnie, więc cena była naprawdę bardzo, bardzo dobra, no i przede wszystkim on mi się podoba, bo on wygląda jak zwykły zegarek, taki typu boyfriend, dodatkowo ma bardzo ładny kolor i ja też chciałam coś, co będzie mi nawiązywało troszeczkę do złotych elementów w mojej Pandorze, tej drugiej z serii Reflections. Swoją drogą, do swojej standardowej Pandory też chcę zacząć kupować właśnie jakieś elementy w kolorze różowego złota, żeby to wszystko tak się przeplatało, bo bardzo podoba mi się to połączenie. I tutaj jeżeli chodzi o ten zegarek, to on tak naprawdę pokazuje wszystko to, co ja bym chciała na nim widzieć, czyli liczy kroki, pokazują mi się na nim powiadomienia. Chyba nie mogę przez niego rozmawiać, ale jak ktoś dzwoni, to widzę i mogę odebrać telefon przez niego, z tego co pamiętam. No akurat ta funkcja nie jest mi jakoś niezbędna, więc mnie to tam wszystko jedno. Ale tak, widzę wszystkie powiadomienia na nim, absolutnie wszystkich aplikacji, widzę SMS-y, widzę, no wszystko na nim widać. Bardzo fajnie liczy kroki, dodatkowo te tarcze, które macie tutaj, można sobie
prostu dostosować jak tylko chcecie. Swego czasu nosiłam taką z Harry'ego Pottera, może być taka tarcza, która wygląda normalnie jak wskazówkowy zegarek, tak więc mega, ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. To nie jest najnowsza generacja, bo to jest teraz już wyszła generacja czwarta, natomiast ja mam tego smartwatcha w generacji trzeciej, ale i tak jestem z niego naprawdę mega zadowolona, tak więc tak, dlatego się tutaj znalazł. Jeżeli chodzi natomiast o tematykę taką stricte popkulturową, którą chciałabym poruszyć w dzisiejszym filmie, to zacznijmy od tego, że przez ostatni czas oglądałam masę seriali. Netflix po prostu rozgrzał mi się aż do czerwoności. Miałam taki czas w życiu, kiedy po prostu to było najlepsze rozwiązanie na wszystko. I punkt pierwszy, co chciałabym wyróżnić bardzo mocno, jeżeli chodzi o właśnie wszystkie serialowe rzeczy, to jest Dom z Papieru. Wspaniałe. Obejrzałam 2 sezony, wciągnęłam dosłownie. Ja bardzo długo się za ten serial zabierałam, dlatego że miałam obiekcje, bo ja taka jestem, że mnie się lepiej ogląda rzeczy, które są w oryginale po angielsku. Dlatego, że nie zawsze tłumaczenie jest takie, jak być powinno, a jakby ja lubię rozumieć swoje, już tam pominąwszy napisy. Ale tutaj była opcja włączenia angielskiego lektora, więc to już mi się oglądało dużo, dużo lepiej. I właśnie z tym angielskim lektorem sobie 2 sezony obejrzałam, czekam na trzeci. Naprawdę bardzo fajny serial, bardzo mnie wciągnął. Jakby moje nastawienie do niektórych bohaterów zmieniało się w zależności od tego, co się w serialu działo. Popłakałam się też kilka razy. No super, naprawdę, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Dom z Papieru koniecznie, wspaniała rzecz. No i drugi, to nie serial, to jest bardziej program, ale tak mnie wciągnął. Takie, to jest takie moje trochę guilty pleasure i trochę nie, dlatego że oglądam w dalszym ciągu RuPaul's Drag Race, czyli właśnie ten najpopularniejszy, wydaje mi się, program dotyczący dragu i drag queens w Ameryce. Tak naprawdę już kończą mi się sezony, bo już chyba obejrzałam wszystko, co się dało obejrzeć. Mnie to bardzo relaksuje. Po drugie, też jakby trochę obserwuję sobie, jak oni ten makijaż robią i co oni potrafią zrobić. Jestem czasem zszokowana, jak niektórzy wyglądają, bo po prostu dla mnie są absolutnie nie do rozróżnienia. Jeżeli ktoś postawiłby przede mną tą drag queen, to w życiu bym nie powiedziała, że to jest drag queen, tylko myślałabym, że to jest po prostu mocniej podmalowana kobieta. I ja absolutnie w ogóle nie traktuję tego w żaden negatywny sposób. Bardzo mi się w ogóle to wszystko podoba. Jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiona i bardzo sprawia mi dużą przyjemność oglądanie tego, bo to jest takie środowisko, z którym ja nie mam do czynienia na co dzień. A wydaje mi się, że bardzo chciałabym mieć, bo to są bardzo ciekawi ludzie i no mega mi się podoba. Tak więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to ja serdecznie polecam, bo naprawdę mega program, mega. Trzeci, mam jeszcze jeden serial, który chciałabym wam o którym chciałabym wam powiedzieć, bo tak jak mówię, no ten czas ostatni był dla mnie taki dosyć mocno obfitujący w seriale. I to jest The Good Place. I to też jest serial na Netflixie. Ja tak naprawdę tym serialem zainteresowałam się ze względu na wycieczkę po Universal Studios, jak byłyśmy w Stanach we wrześniu. Bo tam właśnie podczas tej takiej wycieczki, gdzie się jeździ tymi takimi, wiecie, wagonikami, przewodnik właśnie mówił, że a tutaj kręcą Good Place, tutaj coś tam Good Place i tak co i rusz przewijał się ten tytuł. Ja byłam bardzo ciekawa, co to jest. No i okazało się, że ten serial znajduje się na Netflixie, więc jak już miałam czas, to usiadłam do niego. Tutaj odcinki są dużo krótsze, dlatego że te odcinki są 20-minutowe i to jest taki trochę serial, powiedziałabym, bardziej komediowy, ale nie jest to sitcom, czyli nie słyszycie w tle tych wszystkich śmiechów publiczności, tylko po prostu ma on swoją dawkę humorystyczną i komediową, ale nie jest sitcomem, tylko jest taki troszeczkę inny. Mega mi się podoba, bardzo fajne, alternatywne pokazanie jakby życia pozagrobowego. Natomiast mam wrażenie, że jest troszeczkę przeciągany już na chwilę obecną. Niemniej jednak pierwszy sezon bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, bo wciągnęłam go po prostu momentalnie. Teraz jeżeli chodzi o książkę, to nie mogłabym pominąć tej książki właśnie w tych inspiracjach i gadżetach, dlatego że jedną z dwóch książek i jedyną, którą mogę wam fizycznie pokazać,
jest to ona z Piotra C. Jak wiecie, ja uwielbiam twórczość Piotra C i mam wrażenie, że cokolwiek on nie napisze, to ja będę czytać z wielką przyjemnością. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, to pomimo, że bardzo dużo konwencji i tego takiego stylu, z którego znany jest autor, jest zachowana, to jednak o ile poprzednie książki wydaje mi się, że traktowałam mniej refleksyjnie, a bardziej rozrywkowo, o tyle ta bardzo mocno mnie jakby uderzyła. Może też dlatego, że ja się trochę identyfikuję z tym, co tutaj jest. No bo książka dotyczy 30-latków, którzy żyją w erze Facebooka, Instagrama, Tindera i wszystkich tych innych aplikacji. Więc może to dlatego ja tak to potraktowałam. Jest, jak widzicie, jak na Piotra C. dosyć gruba, ale czyta się ją momentalnie. No i tak jak mówię, bardzo mnie nastroiła refleksyjnie, czego bym się w życiu po książce Piotra C. nie spodziewała. Sami musicie się przekonać. To jest akurat tak, że ja wiem, że bardzo dużo osób, przynajmniej z moich widzów, nie przepada za tym autorem. Ja wręcz przeciwnie, więc nie zamierzam tego ukrywać. I nie nazwę tego moim guilty pleasure, bo to jest po prostu dla mnie normalne pleasure. Tak więc jeżeli lubicie, to serdecznie polecam. Jeżeli lubicie Piotra C., nie zawiedzie was ta książka. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Druga książka, o której chciałabym wam powiedzieć, o której fizycznie nie mam. Okładka pewnie pojawi się gdzieś tutaj, dlatego że czytałam ją na moim Kindlu. To jest Terapia Sebastiana Fritzka. Nie pamiętam dokładnie nazwiska autora, ale będziecie wszystko mieć zarówno wypisane, jak i tutaj się będzie pojawiała okładka właśnie tej książki. To jest książka, którą ja postanowiłam przeczytać po tym, jak zobaczyłam ją w podsumowaniu rocznym u Kat Vloguje. Dlatego, że spełniała wszystkie moje jakby wymagania w tym momencie. To jest taki thriller psychologiczny, powiedziałabym. Na początku myślałam, że bardziej kryminał, ale jednak thriller psychologiczny, który pomimo, że ja domyślałam się bardzo mocno rozwiązania tej sprawy, to jednak ono mnie na sam koniec zaskoczyło. Mimo iż miałam częściowo rację, to nie do końca miałam rację i ja może też nie jestem jakimś super hipermistrzem w rozgryzaniu tych wszystkich zagadek i jakby w tym, że czytając książkę w środku już wiem, jakie będzie zakończenie. Nie, raczej nie. Natomiast tutaj pewna sprawa nasunęła mi się od razu i miałam z nią rację, ale nie wiedziałam, że cała reszta rozegrała się tak, jak się rozegrała. Tak więc serdecznie wam polecam. Ona nie jest bardzo gruba, ją się czyta bardzo, bardzo szybko. Tak więc będziecie zadowoleni, a dodatkowo no naprawdę bardzo fajnie to zakończenie jest rozwiązane i według mnie super książka, naprawdę ja również ją polecam. Dobrze moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety tym razem. Nie powiem w tym miesiącu, bo nie wiem, tak naprawdę to nie jest zbiórka tylko ze stycznia, ale też trochę z grudnia i też nie wiem, kiedy następne inspiracje i gadżety na moim kanale się pojawią. Ale tak, w tym filmie to by było na tyle. Jak zawsze listę wszystkiego znajdziecie na dole, łącznie z linkami, jeżeli takie będą dostępne. No i oczywiście tam też znajdziecie namiary na mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, bo jestem tam zdecydowanie najczęściej. I tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa, pa!